Centrum Pasterskie w Koniakowie znajduje się na przysiłku Szańce. To rodzinne gospodarstwo, gazdówka z żywymi zwierzętami. Mieści się tu sklep góralski z pamiątkami z regionu, z góralskimi strojami i rękodziełem. Jest tu również bacówka, gdzie można kupić zrobione na miejscu gazdowskie sery, oscypki, a także miód. Wystawiono w obejściu różne sprzęty pasterskie drewniane. Jest wystawa fotografii z regionu, wyroby z wełny owczej. Na piętrze można uczestniczyć w pokazie edukacyjnym i zobaczyć, jak naprawdę wygląda produkcja serów. Bunt, bryndy czy oscypka. Zagroda zwierząt zajmuje parter tego budynku, więc na górze to czuć. Ale gospodyni mówiła, nie ma sera bez zwierząt, a one nie pachną. A co ty wygryzasz? Chcesz wyjść? No to ci mogło trzymać. Zapraszam na górę. Dobra, to słuchajcie, jeszcze raz witam was bardzo serdecznie tutaj w nocy. Wmieszałam się szybciutko w grupę, akurat przyjechał cały autobus. Dodać należy, że baca Piotr Kochut zaprasza corocznie na tak zwane mieszanie owiec. Wypasa je bowiem z juhasami na halach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Bierze pod swoją opiekę około 1100 sztuk. To piękne widowisko, turystyczna atrakcja. W tym roku odbyło się 2 maja. A wygun owiec na hale Ochoditej odbywa się zwykle w ostatniej dekadzie maja. W tym roku był, zdaje się, 22. Przedsiębiorczy górale. Tak, kto ma łowce, ten ma co chce.